Cześć miodowi szaleńcy, miodomaniacy. Jesteśmy w Nidzicy na Zamku Krzyżackim, który bez wątpienia jest nieodzownym elementem miasta Nidzica, ale jest jeszcze jeden nieodzowny element, jakim jest miodosytnia, do której Was dzisiaj serdecznie zapraszam. Zamek, który dzisiaj tu stoi, to jest zamek z 1409 roku, czyli na rok przed wybuchem bitwy podgrunwalnej został ukończony. To, co dzisiaj widzimy, to jest jego rekonstrukcja z 1965 roku, gdyż został zniszczony w okresie II wojny światowej. Jeżeli uda mi się z tego jakoś wykaraskać, to Wam pokażę miodosytnię, która moim zdaniem jest znacznie ciekawsza. Zamek oczywiście jest ciekawy, ale miodosytnia to jednak miodosytnia. Ja jestem Matej, Wy oglądacie Kings of Mead. Serdecznie zapraszam. Budynek, w którym znajduje się obecnie miodosytnia, powstał w roku 1868 i początkowo spełniał funkcję browaru. Już w 1902 roku piwo ważone w tym budynku uchodziło za jedno z najlepszych w okolicy. Po zakończeniu II wojny światowej i rozkradzeniu całego sprzętu do ważenia piwa przez Armię Czerwoną, zaprzestano produkcji piwa. W roku 1958 powstaje tutaj miodosytnia i winiarnia, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Znajdujemy się teraz przed budynkiem miodosytni. Za nami można powiedzieć słynna beczka nidzicka. Ze mną jest pan Zdzisław Bukowski, prezes miodosytni. Bardzo mi miło. Dzień dobry, witam państwa. Czy miodosytnia jest nieodzownym elementem Nidzicy? Wiem, że zamek krzyżacki na pewno jest, ale czy miodosytnia? Sądzę, że miodosytnia mocno się kojarzy z Nidzicą, ponieważ turyści, którzy przyjeżdżają w ogóle do Nidzicy, to najczęściej odwiedzają zamek i miodosytnię. Ponieważ wiele większych atrakcji w Nidzicy nie ma, także współpracujemy z zamkiem i ludzie, którzy oprowadzają turystów po zamku, kierują ich do Nidzicy i często ci turyści zakupują tu w naszym sklepie firmowym te miody. Także bardzo je chwalą i wracają po raz kolejny po te miody. Bo cała miodosytnia znajduje się u stóp zamku, warto to wspomnieć, także będąc już na zamku, to do samej miodosytni należy zajrzeć. Jeżeli chodzi teraz o produkcję, to miodosytnia Nidzica chyba swoje miody leżakuje na pewno najdłużej w Polsce, ale czy nie na świecie? Sądzę, że i pewnie i na świecie, ponieważ te nasze miody mają najświeższe, to mają 15 lat, a niektóre mają nawet i po 20 kilka lat. Także te miody leżakują bardzo długo z uwagi na to, żeśmy kiedyś zakupili dosyć dużą ilość miodu i dlatego przechowujemy te miody w dębowych kufach i w związku z tym one nabierają specjalnych w ogóle smaków i od tych na przykład dębowych klepek. W związku z tym te nasze miody są w ogóle jedne z najlepszych, jakie w ogóle się tutaj w Polsce spotyka. No, te nasze miody, jako powiedzmy długo leżakowane, mają szczególny walor smakowy. Czy to są tego typu beczki, takie duże, czy raczej takie mniejsze? To są duże beczki, które mają od 4 do 6 tysięcy litrów i to są takie beczki, które w ogóle stoją po pomieszczeniu, które jest zawsze jednakowa temperatura. Będziemy mogli zobaczyć to pomieszczenie? Za chwilę zobaczymy. Super, bardzo się cieszę. Teraz jeszcze jedno pytanie a propos właśnie leżakowania. Bo niektórzy mówią, że ten dąb jednak niekoniecznie wpływa dobrze na trunek. Jakie jest Pana prywatne zdanie na ten temat? No ja sądzę, że wpływa wyjątkowo korzystnie na ten trunek, gdyż te beczki, one są już w ogóle kilkakrotnie używane, także one są już nasączone w ogóle tym miodem i w związku z tym ten walor w ogóle nie jest w ogóle aż tak mocno może świeży, jakby to do nowej beczki nalał, ponieważ te beczki mają gdzieś około 60 lat, także one już w ogóle wpływają na pewno dodatnio na ten trunek. Jest taki delikatny, bardzo delikatny, bo przez te lata to było już wielokrotnie używane. Tak. Powierzchnia beczki też sprawia, że sam dąb nie styka się z trunkiem aż tak drastycznie. To jest bardzo, no, dlatego wasze trunki są wręcz takie aksamitne, można powiedzieć, tak? Tak, nasze trunki są aksamitne. Nawet często bywa tak, że specjalnie ktoś przyjeżdża z Warszawy, żeby u nas w sklepie kupić kilka butelek miodu, ponieważ w żadnym sklepie w Polsce nie kupi takiego dobrego miodu. Często w ogóle się zdarza, że tam dowozimy, wysyłamy
ponieważ nasza sieć marketingowa nie jest za mocno rozwinięta, w związku z tym czasami ludzie się fatygują, żeby do Nidzicy przyjechać po te miody. Czyli już wspomniał Pan o sprzedaży, to gdzie można kupić miody nidzickie? Poza tym, że tu jesteś na miejscu, sklep, który oferuje raz, że profesjonalną obsługę z możliwością degustacji, gdzie poza Nidzicą można zakupić Wasze miody? Poza Nidzicą można zakupić nasze miody w Warszawie, w niektórych sklepach Alkohole Świata oraz na ulicy Niekłańskich u Pana Stańskiego sklep specjalistyczny z miodami, które są miody wszystkie z całej Polski. Jak również można kupić w Olsztynie w delikatesach. I teraz otworzyliśmy tam w ogóle na Śląsku współpracę z takim znanym w ogóle sprzedawcą miodów, który w ogóle nas tam zaczyna promować i ten Śląsk będzie w ogóle takim naszym większym odbiorcą. Czyli generalnie wschód Polski na razie? Tak. Tak, tak. Planowana jest ekspansja na zachód? Jest planowana również, tak. Jest również planowana. Bo w najbliższym czasie planujemy jeszcze produkować mocniejsze alkohole, wódki na bazie miodu z dodatkiem różnych ziół, tak że będziemy w ogóle mieli asortyment poszerzony. Jesteśmy już przygotowani do produkcji mocniejszych alkoholi. No to jest takie, że powiem Pan poruszył ten temat, ale destylaty miodowe to jest zupełnie, powiedzmy, nowe spektrum, nowy świat dla miodosypników. Tak jest. On jest nowy, się rozwija. My tutaj mamy już przygotowane w ogóle różne receptury, także myślę, że gdzieś w czerwcu zaczniemy już to produkować. No to ciekawe, ciekawe. Jaki będzie pierwszy produkt? To będzie wódka miodowa, czy co to będzie? Może Pan to zdradzić? Czy... No to będzie wódka miodowa na pewno, ale będzie jeszcze w sumie gdzieś około 10 rodzajów tych alkoholi. Będą trochę nalewki, będą również i dwie białe wódki. To jaka jest roczna produkcja obecnie w Nidzicy miodów pitnych? Może Pan nam to zdradzić, czy nie bardzo? Ta produkcja jest dosyć spora, natomiast to jest trochę tajemnicą handlową. Sprzedajemy niezbyt aż tak wiele, ale ponieważ mieliśmy rewitalizację tutaj tych obiektów, żeśmy wyhamowali ten zbyt. Natomiast od czerwca ruszamy w ogóle tak całą parą i będziemy sprzedawali na pewno tego dużo. No, ogólnie tendencja o sprzedaż miodów na świecie jest wzrostowa, zdecydowanie. Czy na terenie Polski Pan jako dosyć duży miodosytnik odczuwa tą tendencję wzrostową? No ludzie doceniają w ogóle miody, ponieważ jest to trunek w ogóle, który jest bardzo zdrowotny. Przyjeżdżają właśnie dlatego, co niektórzy ludzie, żeby w ogóle w ramach jakiegoś tam w ogóle podkurowania się, czy wyleczenia jakiejś tam w ogóle choroby. Natomiast myślę, że to będzie rynek w ogóle bardzo, bardzo wzrastał. Ponieważ ludzie przekonali się, że wina, które są sprowadzane do Polski z różnych tam stron, oni są w ogóle różnego powiedzmy rodzaju, które nie zawsze są wysokiej jakości. Natomiast ten miód jest taki pewny i produkt tradycyjny, dlatego ludzie widzę, że... Zaczynają cenić tradycyjne produkty. Tak, 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 tak. No. Cudze chwalicie, swego nie znacie, nie? Aż się prosi, tak. Myślę, że powinna być trochę większa jeszcze jakaś taka wspomaganie, żeby promować te polskie produkt, ponieważ warto go promować, ponieważ byłem 2 razy w Chinach i tam w ogóle te miodyśmy wystawiali na targach, także było ogromne zainteresowanie, przyjeżdżało mnóstwo ludzi w związku z tymi wizytami. Sprzedajemy również miód do Chin. Chińczycy uwielbiają polski miód, dlatego musimy poznać się na tym również my Polacy, bo są koneserzy, którzy to znają, ale jednak jest to cały czas niszowy rynek. Przeszliśmy do piwnicy, tak zwanej leżakowni, gdzie znajdują się te beczki z miodem. Moje pierwsze wrażenie, jak tylko przekroczyliśmy próg, to niesamowity aromat drzewa i miodu. Olbrzymie beczki za nami. Ile one mają litrów? Te beczki mają od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy litrów. W takiej beczce znajdują się przeważnie miody półtoraki, dwójniaki. Ponieważ trójniaków mamy trochę mniej, te trójniaki leżą w innych beczkach metalowych. To
ponieważ najwyższa półka miodów to jest 1,5 kg, w związku z tym leżą te miody tu w tych beczkach. Dla tych, którzy nie wiedzą, zakładam, że większość oglądających program jednak wie, co to jest półtorak i dwójniak, ale przypomnijmy, że półtorak to? No to jest jedna część miodu i pół części wody. Natomiast dwójniak pół na pół. Połowy jest pół wody, pół miodu. Wasze miody to nie jest tylko woda i miód. Wiadomo, musi być woda, miód, drożdże. Ale są też jakieś tam składniki, mam nadzieję, że wyjawi Pan ten sekret, czy to są jakieś zioła, czy jakieś inne dodatki? Tak, niezależnie od, ponieważ produkujemy dwójniaków 3 rodzaje, półtoraków 2 rodzaje, te miody się różnią różnymi smakami, ponieważ zależy z jakiego miodu to jest robiony ten nastaw. Natomiast w części takiej późniejszej dodajemy jeszcze zioła. Zioła różnego rodzaju, których w ogóle nie bardzo mogę zdradzić, ponieważ to jest taka stara tajemnica, którą w ogóle opracował kiedyś jeszcze, chyba z 60 lat temu, pierwszy dyrektor tej wytwórni. Mamy takie jego zachowane te notatki i według tej receptury to robimy. Bo sama miodosytnia w Nidzicy działa od roku? Miodosytnia działa od 1958 roku, także... Wy jesteście jakby spadkobiercą tej tradycji, którą rozumiem, że macie te receptury i cały czas na nich operujecie, tak? Tak, jesteśmy następcą prawnym tej spółdzielczej wytwórni. W związku z tym przejęliśmy wszystkie te prawa do używania marki, do receptur, jakie tam były stosowane. Za nami te wielkie beczki, których no wręcz by można się wykąpać. Na ile lat starcza taka beczka? Bo one wyglądają na bardzo stare. Te beczki zostały właśnie kupione gdzieś w okolicach lat właśnie 58. Były jeszcze odkupione gdzieś z jakiejś innej firmy, ale jak się okazuje, są to w najlepszym stanie beczki w Polsce, jakie się znajdują, bo swego czasu w Szczecinie Starka leżała w dużych beczkach, ale te nasze beczki są w sumie, jeżeli chodzi o jakość, to w ogóle bardzo dobrze wykonane. W dobrym stanie są. I to jest dąb, tylko i wyłącznie. To jest dąb, tak, tak. A to, bo ta miarka do czego służy? Co to jest? Miarka to służy, jest to podziałka, żeby w ogóle stwierdzić, ile w tej kufie jest tego miodu. Jest specjalny wężyk, w ogóle się odkręca kranik i wtedy pokazuje na tej skali, ile tego się znajduje. To w tym momencie ile w tej beczce? Akurat w tej, której stoimy tutaj, to jest pan w stanie określić? No tu akurat nie ma tego wężyka, ale przyjdziemy może do tej następnej. W tej następnej moglibyśmy tam stwierdzić. Za chwilę to pokażemy. Sam budynek w Nidzicy jest bardzo stary, ale od 1992 roku jest wpisany na listę zabytków. Czy dla was jako miodosytni to stanowi jakiś problem? Czy jest z tym więcej obowiązków związanych? Jak to wygląda? Problem jest o tyle, bo 4 lata temu przystąpiliśmy do rewitalizacji tego obiektu. Żeby to wykonać, tę rewitalizację, to w ogóle dużo różnych obowiązków trzeba było spełnić, zrobić inwentaryzacje specjalne, zezwolenia, pozwolenia. W związku z tym jest to uciążliwe. Natomiast jeżeli już się w ogóle wykona te wszystkie zadania, no to wtedy jest tak normalnie. Można normalnie to prowadzić. Tak, no ale nie można w ogóle żadnego wentylatora wystawić, nic nie można, ponieważ konserwator na to nie pozwala. Także w ogóle nie bardzo można na zewnątrz cokolwiek zrobić. A jak to na zewnątrz? A jak wygląda w środku linia produkcyjna, to już może być już bardziej dowolnie? Wewnątrz możemy sobie tutaj według swojego uznania to wykonać. Bo tu warto wspomnieć, że ten budynek kiedyś był browarem. W Nidzicy działały swojego czasu chyba 3 browary. Ten budynek jako jedyny przetrwał i wy kontynuujecie tą tradycję no, browarniczą, miodosytniczą. Czy tak rzeczywiście jest? No tak jest. Co prawda piwa nie produkujemy, ale produkujemy miody i zaczęliśmy produkować w ubiegłym roku wina miodowe. To jest wino, które w ogóle Chińczycy zamówili u nas jakieś tam partie i żeśmy w ogóle wykonaliśmy dosyć dobry produkt. Dostępny na polskim rynku, czy nie? Na rynku polskim jeszcze nie jest dostępny, ale w naszym firmowym sklepie jest dostępny. Czyli jednak jest w Polsce, także tak, no to tak, bardzo cieszę, tak. Myślę, że będziemy mieli okazję tego spróbować tak. Również. Właśnie zostałem uświadomiony, że cały czas mówiłem na to beczki, ale to nie są beczki, to są... Kufy dębowe. Kufy dębowe, po prostu duża beczka. To jest. Nazywa się kufo. Nazywa się kufo. I teraz będziemy mieli przyjemność sprawdzić, ile w tej beczce mamy w tym momencie trunku. Jest to trunek?
Półtorak, to jest półtorak. Półtorak. Wasze półtoraki, z tego co jest mi wiadomo, są robione z bardzo starą metodą. Leżakowanie sprawia, że nie dodajecie spirytusu, chociażby moglibyście, bo ustawa na to pozwala. Czy taki półtorak jest znacznie trudniejszy w produkcji bez dodawania destylatu? Jest trudniejszy. Co prawda dłużej to wszystko trwa. Fermentacja w ogóle trudniejsza, dwuetapowa, ale to się udaje. To się udaje. Jeżeli jest fermentacja na przykład, gdzie się potem miód kuparzuje, no wtedy trzeba jednak dodać tego destylatu, żeby w ogóle osiągnąć odpowiednią ilość alkoholu, 16%. Ale wam przeważnie udaje się przez to leżakowanie? Nam się udaje przeważnie bez dodania spirytusu, a czasami niewielkie ilości dodajemy. Ustawa pozwala. To sprawdzimy teraz, ile jest tutaj dokładnie miodu i rozumiem, że też w taki sposób laboratoryjnie kontrolujecie jakość miodu, tak? Tak, kontrolujemy, a to jest w tej kufie jest półtorak, zobaczymy, odkręca się w ogóle kranik i tutaj będzie pokazane, ile w tej beczce jest w ogóle tego miodu. To jest 5400 litrów. Czyli praktycznie pełna beczka. Tak, tak. Cała beczka ma 5700, a tu się znajduje 5400 litrów. I teraz takie pytanie, jak to jest dalej napełniane do butelek? Bo co, stoi tu jedna osoba i każdą jedną nalewa do butelki? Nie sądzę. Nie, to pompujemy odpowiednim przewodem, rurami kwasoodpornymi do urządzeń, gdzie w ogóle do rozlewaczy, które... Często rozlewamy ręcznie, dekutujemy ręcznie, ponieważ różne butelki, różne rodzaje, także czasami nawet te maszyny trudno przestawiać, żeby to w ogóle dopasować. Ten półtorak ma lat? Ten półtorak ma lat około 18 lat. Czyli jest pełnoletni? Jest pełnoletni, tak. Piszemy na etykietach, że nasze miody mają ponad 15 lat. No jest to do sprawdzenia i to trzeba w ogóle udowodnić, że tyle lat on ma. Butelka poszła, nie? No, ale miałem czucie, żeby wziąć spodnie na zmianę.